Marta, zapraszam. Ja? Tak. Ania, zapraszam. Krzysiek, zapraszam. Krzysztof, zapraszamy. Idzie, idzie. Idzie, Magda. Mamy tutaj polędwiczkę z sosem kurkowym, z odrobiną gałki muszkatułowej, kapusta duszona z cebulą, na maśle podlana winem i jajka przepiórcze i rozmaryn. Tu brakuje szeker tutaj tylko. Tak. To jest cielęcina podana na pire z batata i marchewki. Do tego zrobiłam sos kurkowy. W przedszkolu pracowałaś? Nie. Bo jest to poukładane tak jak w przedszkolu, wszystko wiesz. No dlatego, że mam małe dzieci i zawsze tak wszystko układam, żeby jadły. Opowiadaj, Ania, co przygotowałaś? Przygotowałam polędwice z dorsza na pire z pora i fenkuła z odrobiną imbiru i do tego placuszki z cukinii i sałatka z mango i pomidora. Dorsz jest poprawnie smażony, ale tutaj ja czuję przede wszystkim sałata z mango. Ania. Co mam z tobą zrobić? Dogrywka. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do dogrywki. Zapraszam do dogrywki. Jezu, dziękuję. No nie jest tak idealnie, jakbym chciała, ale jest okej. Okay. Damy radę. Jeszcze jest nadzieja. Justyna, zapraszam. Polędwiczka cielęca marynowana w musztardzie Dijon z pire spalonego selera, chipsy z batata, jajko przepiórcze i chrupiące szparagi. Chciałam po prostu usłyszeć ten werdykt i albo tak, albo nie. Jakby na dogrywkę nie liczyłam. Chciałam się po prostu dostać. Ciekawy pire z selerem, nie ukrywam. Naprawdę, brawo. Ale to wszystko. Jesteś fajna i wiem, że umiesz gotować, ale na dzisiaj nie udało się. Rozumiem. Do zobaczenia za rok. Kuba, zapraszam. Dzisiaj przygotowałem dorsza smażonego na maśle z estragonem. Do tego jest pióre z fenkułu gotowanego na mleku z korzeniem pietruszki. Do tego również jest sałatka odświeżająca z mango, z blanszowanym lekko pak choyem oraz piklowaną pietruszką. Teraz powiem ci prawdę, no my takie miszmasz tutaj. I kiedy słyszałem, to jest składniki, ale przede wszystkim słyszałem jedna rzecz. Lekko, delikatnie, odrobina. To powoduje jedno, że to danie jest lekko, odrobinka, odciopina, udany, ale nie więcej. Podjęli taką decyzję, nie mi to oceniać, no muszę się zgodzić jakby z werdyktem. Powodzenia. No hej.